Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Dzisiejsza dobra nowina bardzo pasuje do sezonu urlopowego, jaki właśnie trwa w naszym kraju. Nie możemy zapomnieć o wypoczynku. Ale czy wypoczynek polega na nieróbstwie, całkowitej bierności działania? Jezus zaprasza apostołów, a dzisiaj każdego z nas, do pójścia na pustynię. Pustynia kojarzy nam się z ciszą i jałowością krajobrazu. To na pustyni Izraelici szukali drogi do Boga. Na pustyni Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Bogiem. Również sam Jezus spędził 40-dniowe rekolekcje na pustyni. Pustynia jest zatem miejscem przebywania w obecności Bożej. Można odpoczywać, wylegując się całymi godzinami na plaży, próbując zapomnieć o wszystkim. Można cieszyć się pięknem górskich szczytów, wdychając świeże powietrze. Lecz jeśli w tych naszym odpoczynku zabraknie spotkania z Panem, to pozostanie ono jedynie bezużytecznym marnowaniem czasu. Spróbujmy dziś odpowiedzieć na zaproszenie Pana. Poszukajmy pustyni, ciszy, chwili odpoczynku od ludzkiej gadaniny, zgiełku codziennych problemów i zanurzmy się w Bogu. Modlitwa jest odpoczynkiem, ponieważ modlitwa jest przeniesieniem uwagi z doczesności na wieczność, a przez to modlitwa oczyszcza nasz umysł z obłędnego harmidru codziennego zabiegania. Modlitwa oczyszcza i uwalnia, pozwala naładować wewnętrzne akumulatory, aby mieć siłę do dalszego działania. Przypatrzmy się dziś naszemu wypoczynkowi. Czy jest to jedynie ucieczka od pracy, czy rzeczywiście wyjście na pustynię, aby odnaleźć Boga, który jest naszym szabatem, czyli naszym odpocznieniem?